15 czerwca rozpocznie się budowa pierwszego odcinka trasy NS. W czwartek prezydent Radomia przekazał wykonawcy symboliczną łopatę. Prokuratura Radom Wschód wszczęła śledztwo w sprawie pożaru składowiska śmieci na Wincentowie, do którego doszło 13 maja. W Radomiu rozpoczęły się 15 dni godności. Potrwają 3 dni. 7 czerwca, czwartek. Anna Owczarek, witam Państwa i zapraszam na informacje telewizji Dami. 19 czerwca rozpocznie się budowa pierwszego odcinka trasy NS. W czwartek prezydent Radosław Witkowski przekazał wykonawcy inwestycji symboliczną łopatę. Budowa ma potrwać do czerwca przyszłego roku. Przetarg na budowę pierwszego odcinka trasy NS wygrało konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów i Budromo Starachowice z Mochocka. W czwartek prezydent Radosław Witkowski przekazał wykonawcy inwestycji symboliczną łopatę. Należy przystąpić jak najszybciej do budowy trasy NS, szczególnie tego pierwszego odcinka śródmiejskiego. Dwa założenia. Po pierwsze odkorkowanie Śródmieścia, odkorkowanie ulicy 25 czerwca, ale także mając na uwadze te prace modernizacyjne, jakie w najbliższych miesiącach podejmą radomskie wodociągi, to też mieliśmy świadomość, że mieszkańcy Radomia muszą mieć alternatywną trasę, która będzie omijała Śródmieście. Oferta konsorcjum opiewa na 34,5 miliona złotych. Dołożymy wszelkich starań, żebyśmy ten termin dotrzymali i chcemy być jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców miasta Radomia. Prace rozpoczną się 19 czerwca od wyburzenia dwóch kamienic stojących u zbiegu ulic Czachowskiego i Słowackiego. Mamy w planach rozpoczęcie prac na odcinku od dworca do tego wiaduktu i tutaj będziemy już rozwiązywać te sprawy kompleksowo, łącznie z przebudową sieci, nawierzchni. Będziemy chcieli to robić w sposób taki, że tą oto trasę, którą obecnie widzicie, zostawimy dla ruchu lokalnego. Druga nitka jezdni powstanie od podstaw. Zakończymy ten odcinek do wiaduktu, później zrobimy odcinek od tego drugiego ronda, gdzieś około pół kilometra i zostanie nam ten środek, gdzie jest jakby najwięcej uzbrojeń i sukcesywnie będziemy z dwóch stron postępować do siebie, plus tutaj włączenie i łącznie z jednej i drugiej strony do wiaduktu. Budowa pierwszego odcinka trasy NS będzie połączona z akcją charytatywną, związaną ze słynnym już szyldem z napisem Trasa NS. Z podpisami osób zaangażowanych, dyrektora Piotra Wójcika, dziś nieobecnego, ale który również bardzo dużo napracował się przy tej inwestycji, przekażemy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Budowa ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Prokuratura Radom Wschód wszczęła śledztwo w sprawie pożaru składowiska śmieci na Wincentowie, do którego doszło 13 maja. Według wstępnych ustaleń składowisko zostało podpalone. Kłęby dymu, które unosiły się z płonącego składowiska, widać było z odległości kilkunastu kilometrów. Pożar był trudny do opanowania przez ogromne zadymienie, wysoką temperaturę i utrudniony dojazd. W akcji gaszenia wykorzystano także ciężki sprzęt sąsiadującego z wysypiskiem Radkomu. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 20 jednostek straży. Akcja gaszenia i dogaszania pożaru trwała około 24 godzin. Po trzech tygodniach od tego zdarzenia prokuratura Radom Wschód wszczęła śledztwo w sprawie pożaru składowiska na Wincentowie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z artykułu 163 paragraf 1 punkt 1. Jest to czyn zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest na wstępnym etapie. Są gromadzone materiały dowodowe. Z meldunku Straży Pożarnej już po zakończeniu akcji gaśniczej wynikało, iż do pożaru doszło w wyniku podpalenia. W ciągu następnych dwóch tygodni od pożaru w Radomiu doszło do kilku podobnych zdarzeń w innych miastach w Polsce, m.in. w Zgierzu, Olsztynie, Trzebini i w Warszawie. To postępowanie z prokuratury rejonowej zostanie przejęte przez prokuraturę okręgową zgodnie z dyspozycją prokuratury krajowej, że wszystkie te postępowania dotyczące pożarów, jakie zaistniały ostatnio, będą prowadzone na poziomie prokuratury okręgowej. Pożarami składowisk zainteresował się premier Mateusz Morawiecki i minister środowiska. Sprawę przekazano do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Radomiu rozpoczęły się 15 dni godności. To cykl imprez integracyjnych, którego celem jest zwiększanie tolerancji i zwrócenie uwagi na osoby chore i niepełnosprawne. Dni godności potrwają 3 dni.
Jak co roku radomskie Dni Godności rozpoczęły się od mszy świętej, a następnie barwnego korowodu, który przeszedł przez centrum miasta. Zakończył się przy scenie ustawionej tuż obok łaźni. Prezydent Radomia przekazał organizatorom symboliczne klucze do miasta. Dni Godności mają pokazywać, że bycie niepełnosprawnym nie oznacza bycia gorszym i pokazują jednocześnie, jak zapewnia dyrektor Radomskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z roku na rok rośnie świadomość mieszkańców. Tutaj badania wskazują, że należy przyjąć, że około 10-12% społeczeństwa boryka się z różnymi niepełnosprawnościami, no więc taki Radom to jest około ponad 20 tysięcy osób. Natomiast oczywiście są różne stadia niepełnosprawności, więc oczywiście się dostosowujemy do tego, w jakim danym konkretnym przypadku się spotykamy. Dla osób chorych i niepełnosprawnych to właśnie integracja jest ważnym elementem terapii i dobrego samopoczucia. Chcemy, żeby środowisko osób niepełnosprawnych integrowało się z osobami w pełni sprawnymi. Te osoby niepełnosprawne są niezwykle utalentowane, mają wspaniałe umiejętności. Chcemy to pokazać wszystkim mieszkańcom Radomia, dlatego przez 3 dni razem się bawimy, razem tańczymy, razem bierzemy udział w zabawach sportowych. To są naprawdę wspaniali ludzie. To chcemy pokazać, ale de facto te Dni Godności w naszym mieście trwają 365 dni w roku. 15. Radomskie Dni Godności potrwają 3 dni. Radomscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zażądali od prezydenta Radosława Witkowskiego odpowiedzi na 12 pytań oraz przekazania dokumentów dotyczących działalności Urzędu Miejskiego i Miejskich Spółek. To pierwsza tego typu kontrola parlamentarzystów PiS podczas kadencji obecnego prezydenta. Do Urzędu Miejskiego przyszli posłowie Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Andrzej Kosztowniak i przewodniczący Rady Miejskiej, radny PiS Dariusz Wójcik. My nie jesteśmy informowani o wielu, wielu działaniach, które realizuje pan prezydent. Nie mówimy, że robi to źle, ale chcielibyśmy być o tym informowani, dlatego że jesteśmy przedstawicielami mieszkańców miasta Radomia. Dlatego radni opozycji poprosili parlamentarzystów PiS o pomoc w dotarciu do informacji, które chcieliby uzyskać radni. Przypomnę, że to jest podstawowa funkcja w zakresie nadzoru nad władzą wykonawczą w przypadku samorządu. Szkoda, że nasz urząd miejski, a tak naprawdę osoba prezydenta, bo to nie jest wina w żaden sposób urzędników, tylko osób zarządzających urzędem, nawiązuje do takiego smutnego kanonu, który chyba w Polsce od 90 roku nigdy nie był uprawiany. Radni opozycji przygotowali dla prezydenta Radosława Witkowskiego 12 pytań. Po ostatnich wydarzeniach w Radomsku i prowadzeniu ukrytej kampanii przez tamtejszy samorząd, osoba pan Łukasz Pawłowski powiedział, że w Radomiu w taki sam sposób też przyczynił się do jakby wygranej pana prezydenta Witkowskiego. Żądamy, jakie umowy teraz spółki miejskie i za jakie zadania otrzymują odpowiedzi. Ale radni nie pytają, tylko osobę Łukasza Pawłowskiego. Są też pytania dotyczące osób zatrudnionych w poszczególnych latach, tak, o nagrody, jakie prezydent wypłacił sekretarzom, zastępcom, skarbnikowi miasta. Prezydent Radosław Witkowski, jak sam mówi, ze spokojem podchodzi do kontroli parlamentarzystów PiS. Jesteśmy przygotowani, żeby odpowiedzieć na te pytania. Już w tej chwili biuro prawne, biuro kadry oraz biuro kontroli zajmuje się przygotowaniem przygotowuje odpowiedzi na te pytania. Prezydent Radomia zadeklarował, że radni odpowiedzi na 12 pytań uzyskają w ciągu kilkunastu dni. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie udzieliła absolutorium prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu za wykonanie budżetu miasta za 2017 rok. Przeciwko udzieleniu absolutorium głosowali radni PiS. Magdalena Lasota, radna Platformy Obywatelskiej, zachowanie opozycji komentuje krótko. To decyzja polityczna. Komisja rewizyjna obradowała w środę. W skład komisji wchodzą Magdalena Lasota z Platformy Obywatelskiej, Kazimierz Woźniak z Radomia Narazem, radni bezpartyjni Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Dariusz Chłopicki oraz radni Prawa i Sprawiedliwości Marek Szary, Kazimierz Staszewski i Przemysław Sońta. W obradach nie uczestniczyła Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz. Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił komisji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Podczas głosowania za udzieleniem absolutorium prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu głosowali Magdalena Lasota i Kazimierz Woźniak. Od głosu wstrzymał się Dariusz Chłopicki. Przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało natomiast 3 radnych PiS. Teraz z decyzją Komisji Rewizyjnej zapozna się Regionalna Izba Obrachunkowa. Według Magdaleny Lasoty, radnej PO, zachowanie radnych PiS jest podyktowane tylko i wyłącznie interesem politycznym. Mamy jeszcze dla Państwa 2 podwójne zaproszenia do kina studyjnego Elektrownia na filmy Zimna Wojna i Czuwaj.
Zaproszenia są do wykorzystania 8, 9 lub 10 czerwca i na film Muzykanci do wykorzystania w poniedziałek 11 czerwca. Ci z Państwa, którzy chcieliby otrzymać zaproszenia, proszeni są o kontakt telefoniczny w piątek 8 czerwca o godzinie 10 pod numerem telefonu 883 385 557. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję, Anna Owczarek, i zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!